Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. W poranku 7.09 kolejny gość, Adam Traczyk, dyrektor Fundacji More in Common Polska, która zajmuje się m.in. społeczeństwem obywatelskim i, jak czytam w statucie, redukcją polaryzacji politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Wydali państwo w jeszcze ubiegłym roku, tuż w okolicach wyborów parlamentarnych, specjalny raport o zmęczonej wspólnocie. I tak się zastanawiam, przeglądając ten raport i wczytując w tezy o podzielonym kraju i o tym, jak z tego wyjść, czy dzisiaj, ponad miesiąc po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska, taka zmęczona wspólnota nie powinna być od razu uaktualizowana, jeśli chodzi o raport, bo pól tego sporu mamy jeszcze więcej, od mediów publicznych przez Prokuraturę Krajową, a pewnie na horyzoncie Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Narodowy Bank Polski, no i ogólna atmosfera, której wyrazem był na przykład protest, który Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Warszawie. To prawda, do pewnego stopnia faktycznie doszło do jeszcze spotęgowania liczby tych konfliktów, które no, są dla nas źródłem pewnego zmęczenia tego, że jesteśmy no, w jakiś sposób razem tutaj ze sobą w tej Polsce. Więc jesteśmy troszeczkę zmęczeni konfliktem, ale też troszeczkę sami sobą. Ale jednocześnie trzeba sobie powiedzieć, że byliśmy też zmęczeni pewną brutalizacją polityki, pewnym stylem, który polityka ze sobą reprezentowała w ostatnich latach. I Polacy oczywiście nie są naiwni. Oni zdają sobie sprawę, że aby zmienić ten styl, trzeba przejść przez pewien proces sanacji, który w tym momencie się odbywa. I on oczywiście odbywa się w pewien no, burzliwy, dramatyczny sposób i prowadzimy tutaj też na takiej płaszczyźnie społecznej ze sobą pewien dialog, można by powiedzieć, tak? No bo protesty są też jakąś formą dialogu społecznego. No tylko pytanie jest, co dalej? Jaki będzie kolejny krok? Czy po tej chwilowej też takiej, być może krótkotrwałej, ale być może też długotrwałej fazie naprawiania, czy fazie przemiany, fazie przejściowej, dojdzie do jakiegoś większego otwarcia i wtedy będziemy mogli zweryfikować, czy ta nowa władza też miała czyste intencje, miała intencje idące w kierunku właśnie tej sanacji państwa, czy raczej wykorzystania tych samych metod, które wcześniej były wykorzystywane przez poprzednią władzę. No i wówczas dojdzie do pewnej no, krytycznej ewaluacji tych rządów. Społeczeństwo jest absolutnie tutaj podzielone, chociaż bardzo wielu, jeśli spojrzeć na sondaże, wielu z nas podoba się to, co Donald Tusk i jego nowa koalicja robi od miesiąca. Oczywiście są też bardzo mocne wyrazy sprzeciwu. Nie chcę tego tutaj w tej rozmowie akurat oceniać i przerzucać się argumentami, bo to możemy robić w nieskończoność. Wy w raporcie o zmęczonej wspólnocie przeprowadziliście takie bardzo pogłębione badanie ankietowe, niezwykły sondaży, gdzieś tam zrobione telefonicznie, ale pogłębione badania ankietowe, które pokazało wam obraz tej naszej współczesnej Polski, zmęczonej wspólnoty. I zastanawiam się, jaki jest główny wniosek. Czy to jest taki prosty podział na zwolenników PiS-u i Platformy, czy jednak ta linia podziału biegnie trochę inaczej, a czasem może nawet pod prąd takim odruchowym schematom, w które chcielibyśmy ją wpisać? My przede wszystkim dostrzegliśmy, że nie ma czegoś takiego jak jedna linia podziału, że nie możemy podzielić Polski według jednej osi. Nie mamy czegoś takiego, co Anglicy nazywają stacked identities, czyli takich nakładających się na siebie tożsamości politycznych, które determinują też w pewien sposób to, jak myślimy o poszczególnych obszarach politycznych. To znaczy można w Polsce mieć inne zdanie, jedno zdanie na temat powiedzmy zmian klimatu i ono niekoniecznie determinuje nam nasze poglądy na kwestie na przykład prawa do przerywania ciąży, integracji europejskiej, jakichkolwiek innych spraw, które budzą kontrowersje w debacie, czy budzą debaty, są źródłem debaty w przestrzeni publicznej. My podzieliliśmy sobie Polskę, czy Polaków, czy polskie społeczeństwo na 7 takich segmentów, które opierają się troszeczkę innych fundamentach moralnych, które budują
budują swoje postrzeganie świata na troszeczkę innych wartościach, na troszeczkę innych też emocjach i troszeczkę innych wrażliwościach. I oczywiście na upartego moglibyśmy sobie gdzieś po środku postawić jakąś linię i powiedzieć, tak, tu się zaczyna Polska liberalna, tu się zaczyna Polska solidarna, w dużym takim bardzo, czy Polska peowska i Polska pisowska, w takim bardzo zwulgaryzowanym podziale, ale właśnie do końca tak nie jest. Znaczy widzimy pewne niuanse, widzimy też przepływy między tymi obozami. Widzimy też, że te linie często przebiegają właśnie w poprzek także tych obozów, że niekoniecznie też same poglądy polityczne są dla nas kluczowe, ale też wyobrażenie tego, jak powinien wyglądać system polityczny w takich praktycznym wymiarze, jak wspólnota powinna być zarządzana, więc te podziały są dużo bardziej zniuansowane, co pozwala nam też prowadzić zupełnie inny tryb rozmowy ze społeczeństwem, czego oczywiście politycy bardzo rzadko robią. Bardzo często, jak słuchamy polityków, to mamy, możemy mieć wrażenie, że no właśnie oni sami postrzegają Polskę jako taką podzieloną na mniej więcej dwie równe części, na dwie zwaśnione strony sporu, na dwa plemiona, między którymi nie ma żadnych przejść, można tylko mobilizować jedną albo mobilizować drugą stronę i wzajemnie się też w jakiś sposób próbować demobilizować. No właśnie tak do końca nie jest i wielu Polaków nie odnajduje się też właśnie w takim trybie prowadzenia polityki, w takim sposobie prowadzenia polityki i oczekuje, no właśnie, czegoś innego, oczekiwała czegoś innego, troszeczkę innego spojrzenia na rzeczywistość polityczną. No i widzieliśmy nawet w ostatnich wyborach, jeżeli przełożyć sobie to już na taki język bardzo twardy, takiej też codziennej polityki, no to widzieliśmy, że partia, która starała się w jakiś sposób odskoczyć od tego bipolarnego podziału, tego podziału na dwa plemiona, osiągnęła no nad spodziewanie wysoki wynik wyborczy. To znaczy, że wielu Polaków poszukuje po prostu jakiejś, no już w tym momencie można powiedzieć, bo to jest już troszeczkę symboliczne, trzeciej drogi, jakiegoś miejsca między tymi politycznymi plemionami. I wydaje nam się, że to jest wielka, wielka wartość jakby spojrzenia na polskie społeczeństwo właśnie troszeczkę bardziej zniuansowany sposób, który pozwala nam lepiej zrozumieć wartości, jakie kierują poszczególnymi grupami Polaków. Nie wiem, jak minister Bartłomiej Sienkiewicz napisałby dzisiaj ten tekst, ale ja pamiętam jego tekst sprzed ładnych już paru lat w Tygodniku Powszechnym, poświęcony ostatniemu czy najniższemu wspólnemu mianownikowi, jaki możemy jako wspólnota mieć między swoimi grupami, bańkami internetowymi czy zwolennikami tej albo innej partii. Wtedy wyszło, że chyba tylko momenty pogrzebów, no i może mecze piłkarskie są takimi chwilami, gdzie rzeczywiście działamy ponad tymi odruchowymi podziałami, ale może to przesada, może jest trochę tak, że te emocje, które wychodzą, nie ma co kryć, na powierzchnię, zwłaszcza w takich chwilach kluczowych, jak choćby zmiana władzy, to tylko jeden obraz albo odprysk rzeczywistości, a taka codzienna, prawdziwa, chociaż każda jest prawdziwa, ale niech będzie, jak już powiedziałem, prawdziwa Polska jest gdzie indziej. Na pewno jest tak, że Polacy podchodzą troszeczkę inaczej do tego obrazu rzeczywistości, niż czynią to często politycy. Wręcz Polacy, zwykli Polacy mają pretensje do polityków o to, że właśnie tak patrzą oni na Polskę, jak ona byłaby w niesamowity sposób podzielona i przez to ten podział jeszcze bardziej potęgują, że logika polityczna, a za tym idąca też bardzo często logika środowisk medialnych, które w jakiś sposób reprezentują te różne nurty czy partie polityczne, czy są z nimi w jakiś sposób utożsamiane, czy czujące się jako reprezentujące je, właśnie napędzają w sztuczny sposób ten konflikt, a jednocześnie zajmują coraz to kolejne obszary rzeczywistości. Polacy, których badaliśmy, byli niesamowicie zmęczeni tym, że polityka weszła z butami do każdego obszaru ich życia, że nie ma miejsca w ogóle, żeby od tej polityki odpocząć. I oczywiście moment wyborów jest taką chwilą, w której no, ta polityka siłą rzeczy staje się wszechobecna. I także Polacy dostrzegli
czyli to znaczenie wyborów, tylko w naszej interpretacji doszło do czegoś takiego w tych ostatnich wyborach, co można nazwać takim ruchem obronnym wręcz. Polacy wykorzystali narzędzie polityki par excellence, czyli właśnie udział w wyborach, do tego, żeby dać sygnał, że oni od tej polityki chcieliby w jakiś sposób odpocząć. I nie mówię tu o polityce jako pewnym też spektaklu, bo to oczywiście też widzieliśmy pewne zmęczenie tym, ale widzimy też taką wolę odpolitycznienia przestrzeni publicznej, że są obszary, w których Polacy myślą sobie, no dobrze, ale to my sami potrafimy troszeczkę lepiej dla siebie nimi zarządzać. Polityka na każdym kroku nie musi wchodzić nam z butami. No a poza tym polityka też nie musi być na każdym kroku częścią naszego życia, nawet jeżeli chcemy sobie obejrzeć koncert, chcemy obejrzeć mecz telewizji, to tam niekoniecznie musi być obecna ta polityka. Więc widzieliśmy w kilku obszarach taką właśnie wolę odpolitycznienia, nawet nie tyle ochłodzenia temperatury sporu, ale w ogóle wyrugowania tego sporu w przestrzeni publicznej. Teraz oczywiście mamy spektakl. Polacy zdają sobie z tego sprawę, że po wyborach dochodzi do właśnie do takiego też skumulowania emocji, do pewnego przyspieszenia, ale za kilka miesięcy będziemy musieli zweryfikować to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach i czy te zmiany, które zachodzą też w przestrzeni politycznej i publicznej, są tym, czego oczekiwali Polacy w pewnej dłuższej perspektywie, czy faktycznie dojdzie do pewnego odpolitycznienia, faktycznie dojdzie do pewnego obniżenia też temperatury politycznego sporu. No jeżeli nie, no to wracamy sobie troszeczkę do tej spirali, która się kręci i teraz bardziej nas nakręca, ale być może uda się w jakiś sposób wyjść z tego korkociągu, no i to wtedy zostanie przez Polaków z pewnością docenione. I oby tak było. Po więcej odsyłamy do raportu o zmęczonej wspólnocie, raportu, który mogą Państwo znaleźć na stronie Fundacji More in Common Polska, której dyrektor Adam Traczyk był naszym gościem w poranku 7:09. Pięknie dziękuję, dyrektorze, dobrego dnia. Dziękuję, dobrego dnia. 7:09. Twój początek dnia.